Dzielak. Zielak! Na rozkaz. Co z nim? Poci się. Nikogo? Nikogo. Ale znaleźli łódź. Całą? Mówią, że całą. Idziemy. Teraz? Teraz. Ale za godzinę będzie ciemno. Teraz. Bierzcie go. Taki jest, panie majorze. Ale nikt was nie zostawi... Tak, panie majorze, nikt was nie zostawi z pustym, wiszącym skrzydłem. Tak, tak. Ma tam wejść pułkownika zasady. Tak. Ale już powinni zacząć przechodzić. Będziecie o tym wiedzieć pierwsi. Oczywiście. Czołem! Tak? W nocy wybuchła panika. Z taborów przeniosła się na oddziały. Nad ranem byłem już sam. Z dwoma żołnierzami. Potem dołączyło jeszcze dwóch z rannym. Odeszliśmy w las, bo drogę kontrolowali już Niemcy. Żołnierze znaleźli na rzece łódź. Przy brzegu dostaliśmy ogień. Od swoich. Panie kapitanie, kanonier Jechorek melduje się posłusznie. Wodę przyniosłem. Wodę? Dobrze. Po co wodę? No, do golenia. Porucznik Rajewski... Porucznika nie ma. Pojechał z pułkownikiem. To wystygnie. Może nie wystygnie. Powinni już być. Panie kapitanie, telefon. Kto? Z baterii.
Idę, cholera. Poczekaj, jest jeszcze trochę kawy? Resztę Aldzina trzeba podgrzać. To podgrzejcie. Mogliście zaczekać do zmierzchu. Miałem rannego. To teraz macie dwóch. Józef, tu Maria. Józef, tu Maria. Liczę dla strojenia. 1, 2, 3, 4. Co? Odbiór. Ciągle nic? Nic. Zupełnie jakby tu Maria. Józef, tu Maria. Liczę dla strojenia. 1, 2, 3, 4. Ta. Odbiór. Górski słucha. To decydujcie się. Znowu to samo. To są czy nie? Bo tak muszę meldować pułkownikowi. Jak będziecie gotowi meldować. Tak. Szefie, do kogo pan przydzielił tego porucznika? Do kapitana Zaręby. Do kogo? No kapitan Zaręba już dwa razy mówił. A rację. Kapitanie! No to co? Wnioski oznaczeniowe dla naszego pułku. Był rozkaz dywizji, żeby przedstawić do 16 września. Wiem. I długo jeszcze? Już kończę. Dobra. To do archiwum. Józef, tu Maria. Józef, tu Maria. Kończcie prędzej. Wróci pułkownik pod liczbę. Trzeba rozesłać do oddziału. Tak jest. 4. Odbiór. Co? Ciągle nic? Nic. Jak będzie meldować? Panie kapitanie. Tak. Józef, tu Maria. Józef, tu Maria. Liczę dla strojenia. 1. Zgłosi się pan porucznik do kapitana Zaręby. Jego kompania stoi przy moście. Skarżył się dzisiaj, że plutonami dowodzą u niego kaprale, więc będzie pana miał jak znalazł. I on saper i pan, więc wszystko będzie w porządku. Do mostu będzie z 2 kilometry. Proszę. I proszę już iść. Wartownik wskaże panu drogę. Rozkaz. Czołem. Jak wyglądamy? Drugi i trzeci batalion już się okopuje. Pierwszy jeszcze idzie. Baterie zajęły już stanowiska. Podciągają łączność, będą gotowi, zameldują. Dobrze, co dalej? Dzwonił major Staroń, twierdzi, że na lewo od niego nikogo nie ma. Że skrzydło wisi mu w pustce. Panikarz. Krajewski, łącz mnie ze Staroniem. Przecież tam wchodzi pułk z zasady. Ale go nie ma. Jak to nie ma? To jeszcze nie przeszło? Nawet nie zaczęli. Na pewno? Na pewno, inaczej miałbym meldunek z mostu. Dajcie dywizję! Jest już? Nie ma. Zupełnie jakby wyszli z sieci. Cholera, ciągle to samo. Grajewski! Tak jest! Co to jest? Wnioski odznaczeniowe dla pułku. Był rozkaz z dywizji, żeby zrobić i przesłać. Grajewski zawiezie. Tyle ich? I będzie więcej. Wojna jeszcze trwa. Przejrzałeś? Przejrzałem. Na motor i do dywizji. Słyszałeś, co z pułkownikiem Zasadą i kiedy przybędzie? Rozkaz! Może zmienili marszrutę? Przecież mogli, co? Muszą tędy przechodzić. To jest jedyny most w okolicy. Jedyny. Ale jeżeli nie zdążą do świtu, to rano będą tu z Niemcami na karkach. Wiesz co wtedy? Może będzie mgła. Mgła? Jak myślisz? Utrzymamy się? Zależy jak długo. Dzień, tydzień, miesiąc? Tyle to i ja wiem. Ale jest rozkaz trwać, rozumiesz? Trwać! A za nami przecież kupa ludzi, cała dywizja. I chyba wiedzą, co robią, jeżeli mają czas zajmować się orderami, co? Rozkaz na jutro gotów? Szef przepisuje, będzie gotowy. Przyniesie do podpisu. W porządku. Dobra, to twoje? Moje.
Świetna, każ zrobić więcej. Panie pułkowniku? Tak? Łącznik z dywizji. Dawaj go. Podporucznik Wysota z rozkazem. Gdzie to jest? Ile? Około 40 kilometrów. 40 kilometrów. Dziękuję, poruszniku. Rozkaz dzienny na jutro, panie pułkowniku. Gońcy czekają. Na Zaręby! Tam! Tam! Tam, tam! Kapitan Zaręba? Tam. Porucznik Breyer melduje się posłusznie. Zaręba. Pan porucznik z naszej dywizji? Nie, z szóstej. Z szóstej. A gdzie ona teraz? Dwa dni temu byliśmy pod Krzeszowem. Dwa dni temu? A pan porucznik kim jest z zawodu? Inżynierem. Od mostów? Tak, od mostów. No, trudno. Meldowałem wprawdzie do pułku, że wolałbym któregoś z naszych podchorążych. No, ale widać, że na dzisiaj to i tych już nie mają. A pan porucznik jest. Na rozkaz. Zobaczymy. Pluton stoi przy moście. Funkcję dowódcy pełni tam plutonowy Kozdra, pyskacz. No, a most jak most. Sam pan zresztą zobaczy. Tylko, że to jest jedyny most w tym rejonie i kupa wojska ma po nim jeszcze przejść. Panie kapitanie! Idę już. A, chwileczkę. Ci żołnierze tu są? Czekają na zewnątrz. W porządku. Proszę wciągnąć na stan. Zaprewiantowanie i... No i te wszystkie. Zaraz będę. Rozkaz! Plutonowy meldował mi, że na 11 ma być wszystko gotowe. Niech więc pan porucznik tam idzie i przypomni mu o tym. Tak jest. No tak, zaraz 11, oni myślą tylko o żarciu i spaniu. A do roboty to... Pan mnie dobrze zrozumiał, poruczniku. Tak jest. No to powodzenia. Ale dlaczego nie można? Nie można. Dowód. Proszę. Panie poruczniku, czy mógłby pan... O co chodzi? Chcę wjechać na most. Mówi, że jedzie z Torunia. A przecież był rozkaz, żeby żadnych cywilów... Daleko pani jedzie? Do Buczecza. To kawał drogi. Prędzej wojna się skończy. Mam tam rodzinę.
Bardzo mi przykro, ale wartownik nie może pani przepuścić. Miałby z tego powodu grube nieprzyjemności. Zresztą, nawet gdyby panią przepuścił, to i tak zatrzymają panią kawałek dalej. To co ja mam robić? Niech zawróci do głównej drogi. Przecież to jakieś 2-3 kilometry stąd. Kończy mi się benzyna. Panie poruczniku, przyjechałem prawie pół Polski. Bardzo mi przykro. A nie zatrzymywali pani wcześniej? Kto? No, wojsko. Tam nie ma żadnego wojska. To pana, panie poruczniku? Nie. To widocznie jej wypadło przy wyjmowaniu. Może to szpieg. Było ją zatrzymać. Szukam plutonowego Kozdra. Tego z drugiego plutonu? Tak, tego. Kozdra! Czego? Porucznik do ciebie. Kto? Porucznik! Plutonowy Kozdra melduje się posłusznie. Breyer. Zostałem wyznaczony na dowódcę drugiego plutonu. Kapitan Zaremba... Na rozkaz. Powiedział, że to dobry pluton. Mam zarządzić zbiórkę? Później. Jak skończą? Długo jeszcze? Pytam, bo kapitan musi meldować do pułku. Do godziny. W porządku. Jest tu ze mną kapral i trzech ludzi. Przydzielcie im jakąś robotę. I nakarmcie ich. Od trzech dni nie mieli nic w ustach. My też, panie poruczniku. Co? Kuchni nie macie? Była. Ale przyszły nurkowce wcześnym świtem. Most rąbać. Huk, krzyk, tym. A kiedy odeszli, patrzymy, most nieruszony. A po kuchni i kucharzu tylko dziura w ziemi. I trochę kaszy na liściach. Porucznik Kasiński. Kasiński? Kasiński. To jego grób tam? Jego. Był przed panem porucznikiem. Panie plutonowy, kapitan mówił, że dużo ludzi musi jeszcze po tym moście przejść. Wytrzyma? Wytrzyma. Mocny jest. Nie na Niemców siły. Wnuki nasze będą po nim jeździć. Wnuki? Czy porucznik Kasiński... Porucznik Breyer! Nie drzyj się, po zapstrzyku już! Jestem! Panie poruczniku, kapitan Zaremba pana wzywa. Gdzie kapitan? Tu jestem. Panie kapitanie, melduję posłusznie, że most został... Co most? Niech pan to bierze i dobrze tym gospodaruje, bo nie wiadomo, kiedy będą następne. Był goniec pułku. Odchodzimy stąd wszyscy. I pułk, i kompania. Most trzeba zaminować, przygotować do wysadzenia i wysadzić o 5 rano. Robił pan porucznik już coś takiego? Na ćwiczeniach. No, trudno. Mam rozkaz zostawić jeden pluton z oficerem. Jak tylko podwiozą panu trotyl, to... Co? Podwiozą? Trotyl jest w dywizji. Nie trzymano go tutaj, bo były naloty. Zaraz po wysadzeniu ruszy pan za nami. Mapę pan ma? Nie. Ja panu swoje nie zostawię. Niech się pan zorientuje w sytuacji. Tu jesteśmy teraz. Pułk pójdzie tędy. No ale wy możecie... Tak, na skróty. Tą przecinką na południowy wschód. Jak ich pan dobrze popędzi, to w południe dołączycie do nas. Banaś! Na rozkaz! Kompania gotowa? Tak jest. Czeka na rozkaz wymarszu. A szef? Pilnuje załadunku. Wezwać? Nie trzeba. Weź to na wozy ze sprzętem.
że mi jednej łopaty nie brakowało. Sam sprawdzę. Tak jest. No i co, ma pan już? Tak jest. Aha, jeszcze jedno. Ci żołnierze, którzy tu zostają, ten Pluton, to dobrzy żołnierze. Żeby ich pan głupio nie wytracił. Bo oficer bez żołnierzy jest jak niedziela bez sumy. Rozumie mnie pan? Tak jest. Jakieś pytania? A jeżeli przyjdą nasi i Niemcy, to... Naszych po tamtej stronie już nie ma. Są tylko Niemcy. Niemcy, panie poruczniku. No jak tutaj? W porządku. Bo tam już kończą. Tutaj też. Podwiążą tylko końcówki. Można układać ładunki. Kiedy przywiozą? Już dawno powinni tu być. Powinni. Tym stów nigdy nie śpieszno. A wam? Nasze wnuki miały po tym moście jeździć. Czasem tak jest, że człowiek nie wie, co mówi. Jest. A mostu zawsze żal. Ten mocny. Solidny. Dobrze służył tutejszym. Długo będą czekali na drugi. To kosztuje. Kim pan jest z zawodu? Żołnierzem. Od 19. A gdzie płaszcz pana porucznika? Teraz zimno. Proszę powiedzieć, przyniosę na jednej nodze. Nie, nie. Nie trzeba. Lepiej niech pan przypilnuje ludzi, żeby im się gable nie poplątały. Tylko spokojnie i bez pośpiechu. Szarż żadnych tu już nie ma. I nikt krzyczeć nie będzie. Są. Pan tutaj, kapitanie? Tak, tutaj. A co, przeszkadzam? Otrzymałem zadanie. Mój pluton... To nie jest pana pluton, poruczniku. To jest pluton kompanii, którą dowodzę ja, jeżeli tu jestem. No niech pan nie myśli, że chcę panu zabierać chleb. Jak tylko przyjadę z ładunkiem, zabieram się z nimi. Tam wszystko gotowe? Gotowe. A patrole? Wysłane. No i co? Jak wrócą, zameldują. Jak wrócą? Jak wrócą? Gdzie pan założył swój punkt obserwacyjny? Na wzgórku. Kończą obkładać darnią. No dobrze. Jak już tu skończą, to zostawić tylko obserwatorów, a resztę wycofać za wzniesienie. Rozkaz. Ja poczekam. Tam. Tak jest. I co, mówił kiedy przywiozą? Nie, nie mówił. Co to jest? No tak jak mówiłem. Noce teraz zimne, trzeba to ubrać. Panie plutonowy? Tak.
Jak zginął porucznik Kasiński? Mówiłem już. Stał obok kucharza. Nikogo? Nikogo. Trzeba się nam było za bańką nafty oglądać, a nie za trotylem. I co teraz będzie? A kapitan gdzie? Idzie. Kazał wojsku chrust zbierać. Most to nie ognisko harcerskie. Która jest? 7:20. Ile pan potrzebuje czasu na zamocowanie ładunku? Do godziny. Regulamin mówi nawet... Nie interesuje teraz żaden regulamin, panie plutonowy. Ja pana pytałem, ile pan potrzebuje czasu. To jest materiał wybuchowy. Chodzi o to, żeby most wyleciał w powietrze, a nie sapeł. Jest 7:20. Niemcy też mogą się spóźnić. Nie ma pan lornetki? Nie. Nie starczyło dla wszystkich. Patrole wróciły? Jeszcze nie. Ubiegłej nocy aż bulgotało stamtąd od wybuchów. A teraz? Która godzina? 7:20. Gdzie plutonowy? Tu, obok. Niech zrobi zbiórkę dwóch drużyn, pierwszej i trzeciej, tam dalej. I czeka na rozkazy. Druga bez zmian. Wykonać. Rozkaz. Gotowe? Tak jest. W porządku. Weźmie pan porucznik te dwie drużyny i postara się dołączyć do naszych biegiem. Drogę pan zna? A, zresztą. Z tym będzie panu łatwiej. Zamelduje pan porucznik, że materiały do nas nie doszły i że czekamy na decyzję. Tutaj? Tutaj. Jak długo? Co znaczy jak długo? A jak nadejdą Niemcy? Zatrzyma ich pan w 10 ludzi? A w 30 zatrzymam? Może pójść plutonowy? I pójdzie. Z panem. Bo jeden z nas tu jest niepotrzebny. No, niech pan nie patrzy na mnie jak na umrzyka. Ja wcale nie chcę umierać za ojczyznę. Ja chcę zabijać. Gdzie jesteśmy? Która to droga? Co? Na mapie jej nie ma. Chyba ta. A gdzie reszta? Ciągną się. Zaraz powinni dojść. Panie plutonowy, do głównej drogi jest ze 3 kilometry. Niech on weźmie 3-4 ludzi i ruszajcie tędy. Rozkaz! Ja zaczekam na resztę. Przed główną drogą dołączymy do was. Tak jest. Ty i ty. Kto pozwolił siadać? Powstań! Wyzwaj! Za mną!
Poczekaj. Nie bój się. Wojsko polskie jesteśmy. Naszych nie widziałeś? A Niemców? No muszę do cholery! Wojska idą! Zostaw go, nie widzisz, że... Jedź. Biegiem! Biegiem, Zielak! Zostań tu, poczekasz na tamtych! Biegiem! Dołączysz z nimi! Niech się otworzyli ogień. O, tam. Tylko co weszliśmy. Co pan? Przerwać ogień! Niemiecki RKM inaczej strzela! Przerwać ogień! Przerwać ogień! Przerwać ogień! Jedz. Goński wrócił? Jeszcze nie. Ale patrole znalazły pluton saperów. Jak to znalazły? Wleźli na siebie w jakimś jarze. Było trochę strzelaniny. Są straty? Jeden. Ciężko ranny. Od nich czy od nas? Od nas. A ten pluton, jego dowódca, gdzie jest? Czeka. Szefie! Tak jest. Po tego jak mu tam, no ten... Breyer, podporucznik Breyer. O, podporucznika Breyera. Szybko, na jednej nodze. Rozkaz. No dobrze, melduj co i jak. Wie kompanie się zbierze, może więcej. Ciągle się przesączają. 6 RKM-ów, 11 rannych. 2 już zmarło, teraz ich chowają. Amunicja, żywność? Tyle to w ładownicach strzelców. Po magazynku na RKM. 6 skrzyń z granatami, trochę zdobyczy. Ale kuchnia jest. Widzę. A bateria? Nie dołączyła ani jedno działo. Albo zgubili się nocą, albo... Albo? Ogarnęli ich Niemcy. O właśnie. Gdzie są? Trudno określić. My stoimy, oni jadą. Jeśli przekroczyli rzekę... Zresztą Groński wróci, to potwierdzi. Albo nie. Albo nie. Mogli też skręcić bardziej na południe i dalej. Gdzie dalej? Nie wiem. W tym miejscu kończy nam się mapa. Nam? Kończy się mapa? Kapitanie! Nam? Pokażcie. Nie tam mieliśmy wojować. To i takie mapy wydali. Panie majorze, porucznik Breyer. Panie majorze, podporucznik Breyer melduje się posłusznie. Prędki, panie strzelaniu, panie poruczniku. Ale jeżeli ten żołnierz umrze, wie pan, co panu grozi. A, jesteś, Groński. No mów. Niemcy są? Są, siedzą na drogach. Trudno się przycisnąć. Pojadę jeszcze, tylko konie odpoczną. Nigdzie nie pojedziesz. Mało ci wczorajszej jatki? Jest wojna. Wiem, że nie Kinderwal, poruczniku. A nasi?
Wsie puste, trudno się dopytać. Ale przywiozłem takiego jednego. Mówi, że szuka swoich. Dawaj go. Smarkacz. Jest wojna. Panie majorze, podporucznik Drzewiecki melduje się posłusznie. Melduje się. A jakaż to formacja w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej takie uniformy nosi, panie poruczniku? Inaczej bym nie przeszedł. Wszędzie Niemcy. Od wczoraj idę. Skrzetuski. Jeszcześmy nie w zbarażu. Spokój. I kogo pan szuka? To już nieaktualne. Może jeszcze wczoraj, ale dzisiaj. Szefie, mundur z taborów dla porucznika. Czapka, pas, buty. Tak jest. Batalionem dowodzę, nie tałataństwem. Panie majorze, melduję posłusznie, że nie ma. Tabor jeszcze na rzece, na przeprawie zostały. Rozkaz! Dziękuję panu. Pana poruczniku proszę o pozostanie. Gdyby pan wczoraj... Tam już nikogo nie ma. Idziemy stamtąd. Zapamiętał pan drogę powrotną? Tak jest. Można przejść? Dziś w nocy tędy przechodziłem. Pan! A batalion? Jeśli nie napotkamy Niemców. A jeśli napotkamy? No dobrze, dobrze. Niech pan idzie teraz i zamelduje się u mnie ubrany jak człowiek. Rozkaz. Zżarłeś już. Przecież głównie wydaje. Czemu nie pójdziesz? Byłem. Ale w tym? Wstydziłem się tam stać. Masz rację. Przy kuchni lepiej nie stać. Wyglądasz jak dywersant. Myślałem, żeś w łonach. Protekcji starczyło do piechoty. Nie wiedziałem, że jesteś z nimi. Tak jak i ty. Postrzelałem się z ich patrolem. Był ranny. Pech chciał, że od nich. Grożą mi sądy. Twoje? Moja. Kiedy zdążyłeś? Zdążyłem. Słyszałem, że wszystko, co się jeszcze bije, spływa na południowy wschód, na zaplecze. Ale kto to mówi, kiedy zabij, nie pamiętam. Widzę tylko gorącą kąpiel i czyste noce. Który dzisiaj? Porucznik! Oj, ale naszukałem się pana. Modul gotowy. Dziurkę zaszyłem, że nie widać. Zresztą na wojnie. Nawet nie pobrudzony. Powinno pasować. Czyje to? Porucznika Wrzosa. A on gdzie? Tam. Ranny był, więc leżał bez munduru, tylko w samej koszuli. A jak już było po wszystkim, w płaszcz go owinęli i tak o mundurze zapomnieli. No prawie nowy, no. No we, co ci? Nie będą go przecież odgrzebywać. Może ci się poszczęści? No pewnie. Kula dwa razy w to samo miejsce nie trafia. Ojej. Byle tylko pasował. Co ja się za tym mundurem? Długo tak będzie, panie poruczniku? No nie się pan pyta. Każdego się pytam. To pomaga. Ale od domu coraz dalej. Widać, nie czas jeszcze nam karty rozdawać. A, byłbym zapomniał. Porucznik Groński pana prosi. Bądź! Kolejno! Odlicz!
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porucznik Breyer? Na rozkaz. Brawo. A, to pan. Kierunek. No nic. Pan major wcielił pluton pana porucznika do mojej kompanii. I dobrze. Strzelców nigdy dość. Będą mieli okazję strzelania. Nie tylko do swoich. I równie celnie. To są zaperzy. To są żołnierze, poruczniku. Zaraz odchodzimy. Proszę zarządzić zbiórkę i zameldować mi stan. Rozkaz. Przed nami trudna noc. Nie myli się pan? To na pewno tutaj? Na pewno. Zaraz droga i za drogą znowu las. Byliśmy tu, na pewno. O, Groński. No co jest? Cisza. Ale przy samej drodze nie byliśmy. Cisza. Trudno powracać nie ma gdzie. Groński? Tak. Podnoś swoją kompanię razem z drugą. Pyrkajmy do przodu. Wykonać. Rozkaz. Żeby choć jeden działał. Ale nie ma, kapitanie. Jak tylko pierwszy rzut wyjdzie z lasu, batami konie po zadach i przez szosę. Zrozumiano? To już koniec. Koniec. Jak się nie pośpieszymy i opadnie mgła. Rozkaz. Drala. Jeden działon. Gotowe, panie majorze. Przejdziesz, Józek? Jeżeli przejdziesz, odznaczę. Własny zdejmę i odznaczę. Przejdziesz? Przejdę, panie majorze. Ruszaj z Bogiem. Czas na nas. Opatrzyć! Dobra! Szybciej! Gdzie? Widzisz? Strzelaj! Strzelaj! Dobra, niżej! Niżej!
ładniem! Dawaj! Do tyłu! Do tyłu! Co z nim? Dostał w brzuch i pachwinę. Wyżyje? Stracił dużo krwi. Robimy co tylko można. Wyżyje albo nie. Ale więcej. Chyba nie damy rady. Gdzie ludzie, panie plutonowy? Gdzie pana poniosło? Miał się pan trzymać mnie! Zatrzymałem się na moment. Leżało na drodze. Diabła z tym, panie plutonowy. Ludzi nie ma! Odnajdą się, pozbierają, a to by rozdeptali. Ilu jest? Na razie... jest 15. 16. Jak to 16? A gdzie reszta? A gdzie batalion? Rozproszyli się, część. Jest 17. Zabierzcie go. Co z resztą? Resztę? Skąd ten wóz? Wóz... Odpocznę, Ziebko. Przepraszam, panie poruczniku, ale nie na moje zdrowie takie bieganie. Pusta w lesie, konie skubały trawę. Pusty? Pomyślałem sobie, że może się przyda. Tylko tę krew trzeba będzie wytrzeć do sucha. A co z majorem? Z porucznikiem Drzewieckim? Najlepiej znał drogę. No i co z tego, że znał? Padł od razu. Nie wiem, czy z 10 kroków zrobił. Oj, nie przyniósł mu ten mundur szczęścia. Major... Major kazał to dać po tej stronie szosy. Komu? Nie wiem. Został tam. Jak inni. Kapitan szedł z majorem. A porucznik Groński... Porucznik Groński jest tutaj. Jest? Ranny. Wymośćcie wóz i w drogę. Już moszczę, panie poruczniku. A z tym krzyżem to co? Trzymajcie go. Może znajdą się tacy, żeby go nosić. No i co? Pościel jeszcze ciepła. Musieli skurwysyny świtem odejść. A tutejsi? Nikogo. A jakieś jedzenie? Kofitur z malin, 2 słoiki. Jeszcze trochę, a ludzie zaczną pasy ssać. Weźcie to. Podzielcie jakoś. Komu? Panie poruczniku! Tak? Wojsko jakieś! Wszystkim.
kto? My z kapitanem. Cały dzień siedzieliśmy w stogach. A potem uciekli do lasu. Tu rano to jeszcze byli Niemcy. Wojsko. Z jakim kapitanem? No naszym. A gdzie on jest? A tam na górze, jak ta żółta chałupa. Trzeba ich... No wie pan... Ich nakarmić. Nakarmić? A gdzie my są? W Kanie Galilejskiej? A jedzenie macie? Tak, konfitury z malin. O, możemy się mieniać. Naszych nie widzieliście? A jakże? Szli wczoraj ze 2 godziny. Prowadzeni przez Niemców. Nie mówcie głupot! Chodźcie ze mną. Panie plutonowy. Tak? Którego dzisiaj mamy? Którego? Który dzisiaj? 18. 18. Porucznik Blair. Myślałem, że może... Wiem, co pan myślał, poruczniku. Ale tu też nie ma nic do jedzenia. Macek jestem, kapitan z dywizjonu pancernego. Wysłano mnie na poszukiwanie paliwa, bo składnice się ewakuowały, a benzyny mieliśmy tyle, co na dnie w bakach. Po drodze rozwalone mi wozy, zabito ludzi. Zostałem tylko ja i dwaj kierowcy. Przyszedłem tutaj, bo nie znam tych terenów. Myślałem, że znajdę jakiś przewodnik po okolicy. Ale znalazłem tylko to. A pan? Tam czeka 17 ludzi. Są głodni i od 10 dni nie spali pod dachem. Teraz jestem ich dowódcą. I... Słyszałem o rozkazie, żeby wszystkie walczące wojska odchodziły na południowy wschód. Więc idę. Na południowy wschód? No, może. A wie pan, tu w nocy byli jeszcze Niemcy. Siedzieliśmy tam, w tych stogach. No więc oni przychodzili tam w nocy, wie pan, za potrzebą. Słyszałem pojedyncze słowa. Brest, Lemberg, Sambur. A Anglia, Francja? Przecież widziano ich samoloty. Anglia, Francja? A gdzież one? Niech pan popatrzy. Nawet ich nie ma na tej mapie. A niech pan popatrzy tu. Czechosłowacja. Teraz protektorat. Teraz protektorat. Ale 4-5 lat temu... Trzeba było wyciągnąć do nich rękę. No wie pan, że kiedyś bywało różnie, ale teraz razem, wspólnie... A przyjęliby tę rękę? Nie wiem, ale nikt nie wyciągnął. Niech pan popatrzy. Jakby wtedy wyglądała sytuacja. Zabezpieczone południe, głęboki klin na zachód, no i potencjały przemysłowe i ludzkie obydwu krajów. I co najważniejsze, żołnierz czeski chciał się bić z Niemcami. A czy francuski? Panie poruczniku. O co chodzi?
Co to jest? Wojska znalazło. Żołnierze Polski. Wasz rząd i dowództwo uciekli za granicę, zostaliście zdradzeni. Składajcie broń i przechodźcie pod opiekę niemiecką. Czeka na was ciepła zupa i gulasz. Czytali? A który z nich umie? 1 na 10? Panie plutonowie, pytam, czy czytali? Czytali. Zarządzić odmarsz. Teraz? Natychmiast. Dokąd? Na południowy wschód. Starszy posterunkowy pokaz. Kapitan Macek. Jest tu jakaś władza? Wedle rozkazu. A to widać. A burmistrz? Ksiądz, aptekarz, rejent? Pan burmistrz urzęduje tylko do czwartej i tylko w wyjątkowych wypadkach może. Niech pan nie mówi głupstw, panie posterunkowy. Tak jest. Wojsko przyszło. Panie poruczniku! Na rozkaz. Posterunki na wyloty dróg. Zmiana co godzinę. Reszta niech odpoczywa. Tak jest. Albo nie, zarządźcie czyszczenie broni. Jak żołnierz zajęty, nie głupstwa mu w głowie. Rozkaz! Gdzie burmistrz? Panie plutonowy, patrz pan. Spokój, nie? Jakby wojny nie było. Nie martwcie się, sierżancie. Przyjdzie za nami, pamiętliwa jest. Szefie! Tak jest! Panie plutonowy, czujki na wyloty ulic. I niech się nikt nie rozchodzi, bo ich potem piorun nie pozbiera. Słyszał pan? Prędki ten kapitan, nie dużo ludzi odpoczną tej nocy. Nie. Nie jedna przed nimi noc. O, dziękuję, sierżancie. Postawcie tam. Co to jest? No właśnie. Melduję posłusznie, panie kapitanie, że nie wiem, co z tym zrobić. A skąd one? Ostatnie, jakie przyszły do garnizonu. Oddać nie było kiedy, bo wtedy gwałt był. A teraz to już nie ma komu. Panie kapitanie, burmistrz przyszedł. Dobra, sierżancie, później. Tak jest. Proście! Dzień dobry. Przepraszam, że trudziłem, ale tak bywa w wojenny czas. Żołnierz zmęczony, głodny. 2-3 godziny i nas nie ma. Kwatery się znajdą, ale z jedzeniem gorzej. Ludzie sami już nic nie mają. Może do rana coś się zorganizuje. Nie chcemy za darmo, panie burmistrzu. Zapłacimy. To jakże to, panie kapitanie? Bez pieniędzy? Płatnik przy pułku został. Kwitami, sierżancie. Pewnie jak w PKO. Zresztą burmistrzem pan jest.
Policję pan ma? Jeden został, bo miejscowy. To też władza. Wojsko jakieś nie przechodziło tędy? Nocą, dniem? Wojsko nie. Cywilne limuzyny tak, i to przez parę dni. Stąd i z jedzeniem tak krucho. I to wszystko waliło na południe. Myślałem, że i pan kapitan. Nie zdążyłem się zabrać. Piechotą trudno dogonić. A mówili, że w kraju już tylko Niemcy. Zdury mówili, panie burmistrzu. Wojsko za nami idzie. Dużo wojska. Przed nami gotowe do walki dywizje. Nie zna się pan na wojnie. Bokiem was ominęła. Oby nam tylko bokiem nie wyszła, panie kapitanie. Pan wojskowy, trudno nie wierzyć. Ale ludzie uciekają, mało kto już pozostał w miasteczku. A szkoda by go było. Powiedziałem panu, że przed wieczorem odchodzimy. A miasteczko nie nadaje się na Częstochowę. Ani ja na księdza Kordeckiego. To tyle. Cóż, rozumiem. Aha. Na stacji stoi pociąg. Lokomotywa odeszła, a wagony pozostały. Może by porozdawać ludziom zawartość, zanim przyjdą. Kto? No. A co w nich jest? Nie wiem. No to ja. Ludziom przecież wszystko się przyda. Po co ma się zmarnować? No niech biorą, jak się ma zmarnować. Są pilnowane. Przez kogo? Przez harcerzy. To niechżeż ich pan odeśle do domu. Są ze Śląska. Porucznik wrócił? Jeszcze nie. Skoczcie po niego. Niech weźmie paru żołnierzy i pójdzie na stację. Niech obejrzy i wagony, i harcerzy, i zamelduje mnie. Stój, kto idzie? Wojsko Polskie! Drużowy Jasiński, komendant Straży Transportu. Stan 4+1. Uzbrojenie... Spacznij. Podporucznik Breyer. Długo tu jesteście? Od drugiego. Część poszła z transportem, piątego. Parowóz miał przyjechać po resztę. I co, nie przyjechał? Nie. Dostaliśmy rozkaz, żeby... A co jest w tych wagonach? Wagony są zaplombowane. Ale chyba jakieś paliwo. Paliwo? Kapralu! Tak jest! Jedliście coś dzisiaj? Nie. Przynoszą nam dopiero wieczorem. Kto przynosi? Miejscowi. Mhm. Lećcie do kapitana i zameldujcie, że na stacji stoją wagony z benzyną. Z benzyną? Z benzyną. Przecież te chłopaki... Wystarczy jeden pocisk. Jeden papieros. Ach... Dobrze, że chociaż harcerzy nie palą. Nie palą. Zameldujcie, że czekamy tu na rozkaz. Na rozkaz. Tylko biegiem! Tak jest! W porządku. Dziękuję wam za wzorową służbę. Od tej chwili jesteście wolni. Weźcie druhu swoich kolegów i idźcie do miasteczka. Zgłosicie się tam u burmistrza. On wam powie, co macie dalej robić. Nie było rozkazu, panie poruczniku. To, co powiedziałem w tej chwili, jest rozkazem. Spakujcie się, chłopcy. I rozładujcie broń. A teraz... Niemcy! Biegnie!
Panie plutonowy! Panie plutonowy! Leży się! Na przyku już! Podnieście go. Trzeba poszukać lekarza. To trzeba księdza, a nie lekarza. Lekarza! Wyleciał tu jak nieprzytomny. Po co? Co to było? Gdzie kapitan? Zwiadowcy na motocyklach. Placówki musiały zaspać, bo ludzie nieludzko pomęczeni. Tej zaskoczyli. Jechali jak po swoje, skurwysyny. I dostali co ich. Kapitan? Poszedł do przodu. Bo jeden motor wyrwał, żeby zobaczyć co z placówką. Co? Stój swój! Kapitan jest z wami? Przenieśliśmy kapitana! Gdzie? Jak to się... Ciemno było. Strzelano. Zanieście go. Tam. A ten? To z tego motoru, co chciał się urwać. A ten drugi? Został w zaroślach. Bronił się. Ale ten wszystko wyśpiewa. Mapę miał. Name! Obergefreiter Johannes Stolz. I tyle po niemiecku? Tyle, panie plutonowy. Może ktoś z miejscowych, co? Panie posterunkowy, wy przecież wszystko wiecie. Był lekarz, studiował w Wiedniu, ale go zmobilizowali jeszcze... Panie plutonowy, Janik prosi, żeby... To? To ten ranny. Żeby pan... Idźcie. Weźcie go. Na posterunek. Widziałeś. Widziałeś. Kostra. Kozdra, widziałeś, jak uciekali? Myśleli, że my już... Pamiętasz te ulotki? Te ulotki, cośmy je znaleźli. Że do domu, że koniec. Do domu się zawsze zdąży. Księdza proś. Nie wiedzieli skurwysyny. Kto to teraz księdza? Skurwysyny nie wiedzieli, że u nas na odtrąbiono
jeszcze nie grali. Prawda? Prawda? Kozdra. Prawda? Jeszcze nie grali. Prawda? Panie księdze? Tak. Proszę. Proszę księdza. Pan do mnie? Tak. Proszę księdza. W mieście była strzelanina. Wiem, chłopcze. Są zabici. Mam rannego. Rannego. Ranny. U nas nie ma teraz lekarza. Wiem. Został zmobilizowany. Ale ten ranny nie dożyje świtu. On ma... On wie o tym. Księdza prosi, nie lekarza. Księdza. Już idę. Już. Tylko wezmę... Przebiorę się. Może herbaty? Nie, dziękuję. Zaraz, momencik. Proszę herbatę. Ostrożnie, jest gorąco. Słyszałam pańską rozmowę z księdzem. Dużo jest tych zabitych? Naszych dwóch, a Niemców... Myślałem, że pani już w Buczaczu. W Buczaczu. Benzyny starczyło mi tylko do tego miasteczka. Miał pan rację tam wtedy, że prędzej wojna się skończy niż... Chociaż gdybym przejechała ten most... Skąd pan to ma? Zgubiła pani. Podniosłem. To nie jest najlepszy czas na podróże. Czytał pan? Nie. To od syna. Pierwszy raz pojechał na kolonię. Byli nad Prutem. Mieli wrócić 27 sierpnia. Przyszło tylko to. Kochana mamuśku, tu jest bardzo pięknie. Teraz wszyscy mówią o wojnie, ale nikt w nią nie wierzy, a my tak. Bo wtedy nie byłoby szkoły. W Buczaczu mam rodziców. Miałam siedzieć w domu i czekać? Przecież może tam być. Ale nie zrezygnowałam jeszcze. W miasteczku obiecali mi wiadro benzyny. Dobre i to. Idziemy? Tak. Proszę księdza, czy ksiądz zna może kogoś w tym miasteczku, kto zna język niemiecki? Niemiecki? Pani zna? Nie wiem. Tyle, co ze szkoły dawno nie mówiłam. To zależy co? Przetłumaczyć zeznania.
Żołnierze wzięli jeńca. Niemcy? Tak. Nie chcę. Jest jeńcem. A to, co powie, może mieć wielkie znaczenie. Dla wszystkich. I dla pani też. To tutaj? Tak, tu. Proszę. Znalazłam u księdza taki słowniczek, bo mówiłam panu. Tak, tak. A czy ten Niemiec... Jest jeńcem. Panie posterunkowy, proszę spytać, jaka jednostka, gdzie stoją? Jaka... Nie wiem, jak jest jednostka. Oddział, dywizja. Gdzie stacjonują? Niech pokaże. Von welche Einheit sind Sie? Welche Division? Wo stationiert? Zweite Panzerdivision, 22. Panzerkorps. Wo stationiert? Zeigen. Hier und hier. A on? Konkretnie. Und Sie? Konkret. Welche Einheit? Aufklärungsabteilung. Wydział rozpoznawczy. Dywizjon rozpoznawczy. To co robili tutaj? Was haben ihr gemacht? Wir sollten erkundschaften. Mieli... Nie wiem, co znaczy erkundschaften. Mieli poznać? Rozpoznać. Co? Was? Den Weg für den Rückzug. Teraz odwrotu. Czego? Odwrotu? Für den Rückzug? Ja, wir ziehen ab. Mówi, że wycofują się. Wycofują się. A jednak... Niech pokaże, gdzie były walki. Wo waren Kämpfe? Zeigen bitte. Kämpfe? Was für Kämpfe? On pyta, jakie walki? No, gdzie się bili? Niech pokaże na mapie. Gdzie zostali pobici? Wo wurdet ihr? Wo verlieren? Geschlagen auf Karte. A, ich verstehe nicht. On mówi, że nie rozumie. Gdzie się bili? Gdzie zostali pobici? Gdzie Polacy? Wojsko polskie? Wo Kämpfe? Wo wurden geschlagen? Wo polnische Armee? Wir wurden nicht geschlagen. Ich weiß nicht, wo die Polen sind. Ich habe seit einigen Tagen nichts von ihnen gehört. Erst hier. Mówi, że nie zostali pobici. Że nie wie, gdzie są Polacy, bo nie słyszał o nich od paru dni, dopiero tutaj. Nie? A tu? Und hier? Zweite Panzerdivision. Druga dywizja pancerna. A tu? Hier? Vierte Leichtdivision. Czwarta dywizja lekka. A tutaj? Hier? Sechste Infanteriedivision. Szósta dywizja piechoty. A Polacy? Und Polen? Tu? Hier? Tu? Hier? Tu? Hier? Hier sind keine Polen mehr. Co on powiedział? Że tam nie ma już Polaków. Jak to nie ma?
Gdzie są? Und wo sind sie? Wo? Im Rundfunk wurde gesagt, dass die polnische Regierung und Militärführung ins Ausland geflohen sind. Und die Armee auch. On mówi, że rząd polski i dowództwo uciekli za granicę. Że słyszał w radio, że wojsko też. To dlaczego nie idą do przodu? Dlaczego się cofają? Warum abziehen ihr? Warum nicht gehen nach vorne? Weil dort schon die Sowjets sind. Co on powiedział? Co on powiedział? Że tam są już Sowieci. Kto? Czy pani dobrze przetłumaczyła? Sowiec? Sowiec? Ja, ruski! A skąd o tym wie? Woher wissen Sie? Alle in der Division sprechen darüber. Wszyscy w dowództwie o tym mówią. Proszę mu powiedzieć, że jeżeli kłamie, to jeszcze zdążymy go rozstrzelać. Jak to? Proszę powiedzieć! Proszę! Wenn Sie liegen, Sie können erschossen sein. Ich liege nicht. Ich bin nur ein Obergefreiter. Ich weiß nicht mehr. Wir wurden geschickt, weil hier morgen der Kopfstab sein sollte. On nie kłamie, on tylko tyle wie. Mówi, że ich wysłano tu, bo jutro ma być tutaj sztab korpusu. Ja. Tutaj? Here? Ja. Morgen früh. Jutro. Rano. Panie posterunkowy! Na rozkaz. Proszę zabrać jeńca i zamknąć go w areszcie. Du komm. Czy ten Niemiec mógł kłamać? Mógł. Albo je coś pokręcić. Mogę już iść? Tak, oczywiście. Przepraszam. Dziękuję pani bardzo. A jeśli ten Niemiec nie kłamał, to znaczy, że w Buczaczu... Tak. Nie. Nie wiem. Armia to nie główka od szpilki. Gdzieś muszą się bić. Z kim? Panie poruczniku, mapa. Jakie rozkazy? Rozkazy? Wojsko musi mieć rozkazy, inaczej... Tak, musi. Panie plutonowy, weźmie pan kilku ludzi i pójdziecie na stację. Tam stoją wagony z benzyną. Pilnują ich harcerze. Niech im pan powie, że... Niech mi pan powie to wszystko, co pan tu usłyszał. Wszystko. Rozumie pan? Tak jest. I niech pan przygotuje ludzi do wymarszu. Rozkaz.
Panie poruczniku. Tak? A co z tym Niemcem? A co pan z nim zrobił? Zamknąłem do aresztu. I dobrze pan zrobił, panie posterunkowy. Niech chociaż jedną noc posiedzi w niewoli. Odchodzić? Tak, odchodzimy. Przyszedłem się pożegnać i prosić, żeby te rzeczy kapitana... No... Wiem. No cóż, wiele się zmieniło od tamtej chwili. Tak, wiele. Ja chyba nie potrafiłem wszystkiego wam... Ale myślałem, że może rano... Rano będą tu Niemcy. Niemcy. A kapitan mówił, że... A kapitan nie żyje. Nie wiem, co mówił. Co mówił? Ha, czy ta strzelanina... Czy to nie będzie miało jakichś konsekwencji dla miasta? Nie wiem. Bo widzi pan... To miasto było kiedyś o wiele większe niż teraz. Akt lokacyjny otrzymało z rąk samego Kazimierza Wielkiego ponad 550 lat temu. Odparło dwa zagony tatarskie, potem potop szwedzki. Tu kapitan śmiał się, mówiąc o... Częstochowie i księdzu Kordeckim, a nie wiedział, że... Kapitan nie żyje. A rano będą tu Niemcy. Tak. Może powinien pan ostrzec o tym mieszkańców? Ostrzec? Wie pan, byłem na stacji. No i co? Tam w tych wagonach jest benzyna. Benzyna? Kilka tysięcy litrów. Kto tu potrzebuje teraz benzyny? Tu nikt nigdy nie miał samochodu. W starostwie, w województwie tak, ale nie tutaj. Zaraz. Benzyna, mówi pan? Benzyna. Wojsko gotowe. A ci harcerze? Oni nie odejdą od tych wagonów. Nawet gdyby Niemcy? Nawet gdyby Niemcy. No cóż. Widzę, że na was czas. Życzę panom powodzenia. Nie, nie. Nie chcę zapeszać. Życzę panom szczęścia. Żołnierskiego szczęścia.
Ten Niemiec kłamał. Ogniska palą. Przecież... Palą, palą. Ile tego? Za 2 godziny marszu. Tym lasem. Niech pan podniesie ludzi. Bo potem nie wstaną. Rozkaz! Wstawać, chłopcy! Za mną! Spokojnie, panie plutonowy. Żeby nie było jak wtedy w wąwozie. Nie ma obawy. Niemcy. Jeden? Jest ich więcej. Tam w lewo. A drugi. Widzę. Trzeci. 5. Niech wejdą na kładkę. Wszyscy. Żaden nie ujdzie. Ognia. U ciebie jest? Nie ma. Czy aby na pewno pan porucznik był w moim pułku? Nie, to znaczy tak. Zameldowałem się w dowództwie. Adiutant pułku skierował mnie do kompanii saperów. Mieliśmy wysadzać most. Potem kapitan Zaręba... Kapitan Zaręba poległ. Jego kompania nie istnieje. Adiutant pułku... Adiutant pułku nie żyje. Który to most? Tyle ich było. Na Tanwi. Zły czas wybrał pan porucznik na powrót do nas. Wojska skapitulowały i idziemy do niewoli. Jutro o 8 rano oddziały przekraczają linie niemieckie. Nie mam dla pana żadnych rozkazów. Czy pan mnie dobrze zrozumiał? Tak jest.
To wszystko. Tak? Jak pana nazwisko, poruczniku? Breyer. Breyer Jerzy. Jest za to wniosek o nadanie panu porucznikowi Krzyża Walecznych. Pośmiertnie razem z kapitanem Zarembą. Ale pan żyje. Słuchaj, Niemcy nadesłali protest w sprawie jakiejś strzelaniny. Parę godzin temu. Słyszałeś coś o tym? Nie. Mówią o 4 swoich zabitych. 5. Jestem do dyspozycji pana pułkownika. Niech pan nie mówi bzdur. Za rejon pułku odpowiadam ja i nikt inny. Tak jest. To byłoby wszystko. W imieniu służby dziękuję. I do zobaczenia, oby w lepszych czasach. Panie poruczniku, niech pan chwileczkę zaczeka. Zapali pan? Zdobyczne. Nie samymi klęskami znaczona była nasza droga. Widzi pan, poruczniku, nie chciałbym, żeby pan źle zrozumiał pułkownika. Pana nie było z nami, kiedy trzeba było podjąć decyzję. Kiedy kończyła się amunicja i każda następna godzina walki znaczyła śmierć setek ludzi. Kiedy przychodzi chwila gorzka i upokarzająca, taka jaka nas czeka rano, w takiej chwili każdemu oficerowi trudno. Trudno. Pan prosto? Tak, a pan? Ja na prawo do swoich. Do swoich? Do plutonu z kompanii kapitana Zaremby. Tej, co już nie istnieje. Tylko, że oni jeszcze o tym nie wiedzą. Siedźcie. Proszę. Skończyło się. Wiemy już. Skąd? Wiemy. Palili dokumenty? Palili. Zawsze tak jest. Zawsze na początek i na koniec pali się dokumenty. A co z nami? Z nami? Nic. Nas nie ma. Możemy robić, co chcemy. Tyle do 8, bo potem... Część już odeszła. Reszta się zbiera. A pan? Nie? Ja nie mam dokąd iść. Moim domem były zawsze koszary. O moście mówili coś? Nie mówili. A kapitan Zaremba? Poległ. Gotowe, panie plutonowy. Możemy kłaść. Co ten dół? Kogo chcecie tu kłaść? A to, co tu leży. A czyje to? Nasze. I tych, co już odeszli. Chcecie zakopać? Broń? Dla tych, co ją podniosą po nas. Panie poruczniku! Tak? Co jest? A co z nimi zrobimy? Pan kapitan
Miał zadecydować, ale już nie zdążył. Teraz pan. Co to za listy? Do poległych. Niech pan spali. Tak jest. Aha, jeszcze jedno, panie poruczniku. A co z tym krzyżem? Z jakim krzyżem? No z tym, co major. Wie pan. Mówił pan, że może znajdą się godni, żeby go nosić. A teraz, kiedy nam przychodzi... Rzeczywiście chyba tak mówiłem. To co?